Pierwsza konferencja prasowa, pierwsze spotkanie, które zapowiada chyba jedno z największych wydarzeń pięściarskich w naszym kraju w tym roku. Knockout Boxing Night, piąta odsłona gali boksu zawodowego, gdzie walką wieczoru będzie pojedynek wagi ciężkiej między dwoma najlepszymi chyba w tej chwili u nas w kraju pięściarzami tej królewskiej kategorii wagowej, pomiędzy Arturem Szpilką i Mariuszem Wachem. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Ta walka jest dla mnie walka o wszystko. No niestety w takiej sytuacji obecnej, jakiej się znalazłem, Mariusz chyba tak samo, no przecież to nie jest żadna niespodzianka, jest to dla mnie i dla niego być albo nie być. Boks uczy naprawdę niesamowitej pokory. Już nie chodzi o to, czy to robisz naprawdę, czy nie, ale każde założenie, każda jakaś myśl, którą sobie wyobrazisz wejście do ringu, to w ringu to wszystko gdzieś kurde nagle albo utrzymasz koncentrację, to pokażesz, albo po prostu dostajesz kopa od życia, nie tylko od samego boksu, od przeciwnika, tylko od życia i kurwa mać, nagle zadajesz sobie pytanie, co ja tu robię, nie? Kurde, jak to się stało? I właśnie boks jest takim sportem, który uczy niewątpliwie nas pokory i dlatego tą pokorę trzeba zachować przed walką, ale w walce o nim. Wiedziałem. Ja robię to całe życie, kocham, są lepsze, gorsze dni. Akurat uważam, że największym moim takim bolączką była przegrana z Adamem, bo przed tą walką wszystko było super, po tej walce się nie udało. No i może mówię, może człowiek potrzebował upaść na samo dno, żeby się od niego odbić. Ciężko mi powiedzieć. No, ja uważam, że akurat w życiu, nie tylko w życiu prywatnym, także i zawodowym, te właśnie najcięższe porażki tych najmocniejszych zawsze najbardziej wzmacniają. No stareczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Oto ty, Arturze Mały, piękny, piękny i wspaniały, przystojny, sympatyczny i do życia optymistyczny. Ała! Ale to jest bardziej straszne. Patrz na tego rudego tam. Wczoraj wyciął Harry Potter. Tam też jest rudy. I kogo wyrwał rudy? Hermione. Hermiona też jest ruda. Ale jest zajebista. Pracujemy normalnie, na co dzień, konsekwentnie, planowo, zgręcia są przygotowane, zaplanowaliśmy sparring partnerów. Artur jest zawodnikiem, bardzo sportowcem, bardzo zdyscyplinowanym. To, że ma własny sposób mówienia, gestykulacji i kontaktu z wieloma swoimi kolegami z MMA, to jest jedna sprawa, ale wtedy, kiedy wchodzimy na salę treningową, jest to zupełnie inne zjawisko i chciałbym zapewnić, że pracujemy w bardzo dużym wyciszeniu i koncentracji. Każdego trenera wziąłem coś dla siebie. Na pewno trener Fiodor był chyba taką osobą w moim sztabie, w moim życiu, która bardzo dużo zmieniła. Zmieniła pozytywnych rzeczy, patrzenie na ten boks. U niego nie ma tam, wiesz, folgowania, po prostu jest ciężka robota, żelazna dyscyplina. Ja czasami się nie zgadzałem z Fiodorem, że musieliśmy tak ciężko zasuwać, że to, że tamto, że zakwasy, że tak, że nas, wiesz, wymęczy. I potem człowiek sobie sam zdał sprawę z tego, na przykład przez szkołę Fiodora, że kurde, tu się trzeba samemu pilnować, bo nikt cię nie będzie pilnował. Ty wychodzi, może ci pomóc, co masz zrobić, zrobić ci tarczę przy czym, ale nikt tu nie dba o ciebie, no każdy ma swoje życie. A Fiodor jednak był takim z nami jako jedna drużyna, przychodził na salę, przeżywał to. Może to też człowiek po czasie wyciągnął dla siebie. Przychodząc już do Andrzeja Gmitruka, już miałem właśnie to coś, że trzeba zapieprzać. Miałem ten amerykański, jak to się mówi, luz przez Goniego. I tutaj mam takie oko, jakie ma Andrzej Gmitruk, czyli coś, co naprawdę
bardzo mało trenerów posiada na świecie, akurat Andrzej ma to. Widziałeś, jedna jego cenna wskazówka, na przykład Artur przyjmie pierwszą akcję na blok i on już nie istnieje. Ja mówię, ja pewnie co, faktycznie przyjąłem na blok, on już się gubił, rozumiesz o co chodzi? Także uważam, że te wszystkie osoby spełniły w moim życiu bardzo dużo. Dobrze to zaczyna wyglądać, podoba mi się. Ja już tam nie wchodzę. Już mi wyleczy. Tak! Wszyscy kurwa ręce w górę! Nie, no żartuję. Nie, bo to jest z tej piosenki. Jestem królem. Mam wszyscy kurwa łapy w górę. Dobra, poczekajcie jeszcze. Teraz tak. Muszę napiąć pasy, bo przecież drogówka może być bacznie nas obserwować. Za 400 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Jak się skończy? No, wygraną moją, no. A jak się skończy, to nie wiem, no. Na pewno szykuję się na naprawdę ciężką walkę, bo wiem, jakim zawodnikiem jest Mariusz. No i tyle. Czekamy na razie. Spokój, cisza, pokora. Wiem, dziwnie to brzmi w moich ustach, ale niestety tak jest. Przygotowuję się na najlepszego Mariusza i zabieram się ostro do roboty. Ale musisz o co się zakładać? O 500 zł. 500 zł. Rok te, dwa, trzy ale lata. Ale tu jest ten team, a tu masz pałac. 3 lata temu ile było? 3 lata temu i to było? Nie, kiedy to było, że pamiętam. Z Adamkiem jak walczyłem, to się zakładaliśmy, obstawiam za Adamkę, teraz to samo. Poszło. Ja obstawiam, że Wag wygra. O 500 zł. Ja obstawiam, że Wag tu tak wygra. Przygotuj 500. Przygotuj 500, no właśnie. Nie no, ja muszę wam zrobić zdjęcie stary, naprawdę, bo to... Dzisiaj to spojrzenie już nie było takie jak jeszcze tydzień temu, tak, prawda? Tak, dzisiaj było, już widziałem w oczach na zasadzie takiej, że już tam właśnie ta iskra, o tej, o której gadaliśmy, że wiesz, ale ty to widziałeś, bo się tym interesujesz, kochasz boks, wiesz jak to wygląda. Ja to widziałem, tam wiesz, było już na takiej na zasadzie, ale tak jak mówię, kot, trzymamy energię. Dzisiaj przy face to face to naprawdę czułem pierwszy raz, wiesz, iskra, ale tak jak powiedziałem, kot oszczędza energię, potem aplikat atakuje z pełnym impetem. Ten jest zupełnie inny niż Ustinow. Jest szybszy, bardziej ruchliwy. Najpierw zaczyna atak, a później chce go ponowić. Czeka na kontrę u Artura. Artur zupełnie musiał się przystosować, ale gdzieś tam w drugiej połowie rundy już to złapał. I trzeba przyznać, że też szybko czyta przeciwnika. To jest istotne. Także no, te sparingi wyglądają lepiej niż się spodziewałem. Helenius wyraźnie sobie nie radzi, dlatego my z Tomkiem już czekamy, żeby w razie czego, jak będzie leżał, go zastąpić. I'm Robert Helenius, the North Nightmare. I came here to spar with Spilka. He's gonna be ready for Vah. And I think he's gonna beat him. He's very fast, he has a good pace. He reads boxing very good and I like that. I think Marius Vah. He's big, but I think he's a little bit too slow for Spilka, so I think Spilka has a good chance. Mówię, nie jestem od oceniania. Ja patrzę na siebie teraz i uważam, że wszystko idzie w dobrą stronę. Co ty na to?
powiedziałem wam, Artur tylko wraca. Nie buńczuczny, z pokorą, ale kurwa, z pewnością siebie, ze wszystkimi atutami.